Telewizja w Polsce.pl, Maciej Wolny, witam państwa. Ponownie, drodzy państwo, dzisiaj jednym z głównych tematów przede wszystkim rekonstrukcja rządu i wizyta premiera Mateusza Morawieckiego i spotkanie właśnie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. I o tych tematach porozmawiam z moim państwa gościem, którym jest Adam Andruszkiewicz, Wolni Solidarni. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. No i zacznijmy właśnie od dzisiejszych zmian w rządzie, choć jeszcze na godzinę 10 zapowiadane jest posiedzenie, są głosowania, więc praca w, powiedzmy, starym składzie na razie jeszcze do godziny 10 bez zmian, ale już od godziny 12 szykowane są właśnie zmiany. Cały czas pozostaje pytanie, jak głębokie, choć już kilka nazwisk takich pewnych, między innymi minister Strzeżyńska chyba jest na tej liście i takich, które są dostępne opinii publicznej. No, oczywiście, panie doktorze, ciągle mamy gdybologię, tak? Troszeczkę możemy sobie tylko pogdybać, bo wiadomo, że strategiczne decyzje pewnie zna kilka osób w państwie tylko, tak? Natomiast z tego, co są takie informacje w obiegu medialnym, to mają być duże zaskoczenia podobno, duże zmiany. Ma być to, tak jak zresztą KPRM sam mówi, autorski rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Także czekamy, zobaczymy. Ja ufam panu premierowi, że jednak no, to będzie rząd na pewno autorski, na pewno merytoryczny, odważny. No ale też pamiętajmy, że z pewnością konsultowany chociażby z prezesem Kaczyńskim, także na pewno będzie to rząd stabilny i dobry. No właśnie, rząd, który też musi sprostać wyzwaniom, które postawił premier Mateusz Morawiecki podczas swojego exposé. Na razie wyzwaniom 2018 roku, ale też na pewno w szerszej perspektywie, w perspektywie też kolejnych 2 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, no i być może kolejnych, jeżeli Zjednoczona Prawica wygra następne wybory. No, by wygrała, panie doktorze, tak? Wszyscy mamy taką nadzieję, myślę, bo nie daj panie Boże, jakby tam wiadomo, kto wróci do władzy. Natomiast myślę, że to będzie rzeczywiście taka rekonstrukcja już pewnie na dłuższy czas i dobrze, że ona się dzisiaj kończy, można powiedzieć, bo ja widzę, że już nawet to się stało takim przedmiotem troszeczkę takich żartów delikatnych, tak? Że to jest takie never ending story. To mówi się o serialu, tak, dalej, pod tytułem tak. Rekonstrukcja rządu, tak, właśnie. Tak, więc ja myślę, że dobrze, no ale to rzeczywiście... No, pan premier Mateusz Morawiecki no, potrzebował jednak te 2-3 tygodnie na to, żeby spokojnie po świętach Bożego Narodzenia sobie wypracować ten rząd autorski. Myślę, że dzisiaj dotrzymuje słowa i będzie zapowiadał właśnie utworzenie nowego rządu. No właśnie, i to też jest ciekawe w kontekście tego, że przed nami spotkanie z Jean-Claude'em Junckerem, ale o tym za chwilę. Wiemy, że dojdzie do zmian. Ale jeżeli by nie doszło do zmian, których by pan poseł oczekiwał, to jakie zmiany, których by nie było, by to były? Nie wiem, czy to tak wyjaśniłem. Bardzo skomplikowane pytania z rana pan redaktor zadaje, jeszcze Sejm przed nami i tak dalej. Powiem tak szczerze, że ja już szczerze mówiąc to po prostu chcę zaakceptować w pełni to, co zostanie przedstawione przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Czyli pełne zaufanie. Tak, pełne zaufanie. No, mi się wydaje, że premier Mateusz Morawiecki zasługuje na zaufanie. Widać, że 2 lata rządów nad gospodarką dobrze mu bardzo wyszły, tak, na Polski przede wszystkim. No i tak jak mówię, no przecież wiadomo, że ten rząd będzie również rządem całego Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego. No, także wydaje mi się, że tutaj wszyscy muszą zaufać i iść do przodu, pracować ciężko. Właśnie, iść do przodu i premier Mateusz Morawiecki po rekonstrukcji idzie do przodu, idzie spotkać się z Jean-Claude Junckerem, szefem Komisji Europejskiej, z wiceszefem Fransem Timmermansem. Wydaje się, że spotkanie potrzebne, że wiele tematów jest do rozmowy między właśnie panami do omówienia. Jaki najważniejszy wydaje się w tym momencie, jeżeli chodzi o relacje Polska-Bruksela, zdaniem pana posła? No, z pewnością kwestia artykułu 7, tak? Uruchomienia ścieżki, która może się zakończyć ewentualnie, chociaż moim zdaniem się nie zakończy, ale mówimy teoretycznie, sankcjami wobec Polski, tak? Tutaj jest ta akcja Brukseli wykierowana niesprawiedliwie przeciwko naszej ojczyźnie. Ja osobiście uważam, że to akurat mogę powiedzieć, że to nie chodzi wcale o wymiar sprawiedliwości, tak? Ponieważ doskonale na Zachodzie wiedzą, że nasze rozwiązania są bardzo podobne do tych, które miały miejsce wcześniej. Które już funkcjonują. Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby po prostu moim zdaniem powstrzymać rozwój państwa polskiego, no i też przy okazji uderzyć w rząd polski, tak aby rzeczywiście dać tlen dla opozycji totalnej, bo z pewnością jest tak, że
rząd obecny uwiera troszeczkę te elity brukselskie, no ciężej z nim się rozmawia po prostu, tak, a gdyby pan Tusk na przykład był takim premierem dla nich znowu, no to wiadomo, że tam z pozycji kolon by wszystko wykonywał, co trzeba, no i to by byłoby wygodniejsze dla Brukseli. A czy nie ma pan poseł wrażenia, że poza tymi argumentami, które pan poseł tutaj przytoczył, tymi powodami, dla których właśnie w ten sposób Komisja Europejska postępuje wobec Polski, jest jeszcze gdzieś na tej agendzie tych powodów taka chęć odegrania się za postawę Polski w kontekście migrantów? Premier Viktor Orban niedawno w wywiadzie dla TVP powiedział, że Polska to jest taki główny gracz właśnie w Grupie Wyszehradzkiej, ten pierwszy aktor w Grupie Wyszehradzkiej, no ale jeżeli pierwszy, jeżeli lider, no to ten lider też zbiera wszystkie ciosy i na to wygląda, że też w kontekście właśnie tej innej polityki migracyjnej Polska te ciosy zbiera przede wszystkim. No to jest celna diagnoza pana redaktora, ja się z nią zgadzam w 100%, dlatego że rzeczywiście jest tak, w psychologii od wieków tak było, że jeżeli miał miejsce na pokładzie jakiś bunt, tak, w jakimś ośrodku, no to zawsze trzeba było przykładnie ukarać największego i najważniejszego lidera tego buntu, tak. No tu rzeczywiście sam Viktor Orban niejako nas namaścił na najważniejsze państwo w tym obszarze środkowoeuropejskim, który to dzisiaj obszar zdecydowanie sprzeciwia się przyjmowaniu samskich migrantów siłą. Także rzeczywiście jest tak, że z pewnością elity brukselskie chcą właśnie ukarać Polskę przykładnie, pokazać, że się nie boją nikogo, nawet największego państwa w Europie Środkowo-Wschodniej. No i o to będzie spór, ale my nie możemy się absolutnie poddać, trzeba walczyć. Różnego rodzaju instrumenty są przedstawiane jako te, które miałyby ewentualnie właśnie w pewien sposób zmusić nas i przekonać do zmiany zdania właśnie jeżeli chodzi o imigrantów, czy też o kwestie związane z reformami, które podejmujemy w naszym kraju, które podejmuje rząd Zjednoczonej Prawicy. Takim instrumentem, właśnie takim narzędziem jest między innymi budżet Unii Europejskiej, gdzie między innymi Martin Schulz, były polityk właśnie europejski, teraz działający już w Republice Federalnej Niemiec, mówi o tym, że właśnie Polska powinna zostać między innymi w taki sposób ukarana, że tutaj Polska powinna zmienić zdecydowanie swoją politykę, jeżeli chodzi o migrantów. Z drugiej strony mamy zupełnie przeciwne zdanie. Nie wiem, czy możemy mówić o pewnej zmianie retoryki, jeżeli chodzi o szefa Komisji Europejskiej, czyli Jean-Claude Junckera, który mówi o tym, że tutaj karanie pewnymi regulacjami budżetowymi byłoby zupełnie niepotrzebne i niewłaściwe, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z Polską, tego pewnego braku porozumienia. Ja myślę, panie redaktorze, że w kontekście tych słów pana Schulza to jest po raz kolejny ten sam mechanizm, który zadziałał przy okazji kampanii wyborczej we Francji. Kiedy pan Macron na użytek kampanii wewnętrznej tam popisywał się, jak to bardzo dokuczy Polsce i kopał nas, teraz robi to pan Schulz. Chce się pokazać, chce zbić na tej takiej antypolskiej retoryce kolejne punkty. To ja wiem, że nie ma w Niemczech kampania, ale jest kampania wewnątrz rządu, tak jakby kto ma jakieś stanowisko, więc są negocjacje. Pan Schulz ma wysokie aspiracje, ponoć chce być wicekanclerzem, ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. No i chce pokazać, jaki on to byłby twardy, nieustępliwy tutaj, tak, jak on by to walczył o interesy niemieckie bardzo mocno. Także wydaje mi się, że to tylko przykre, że właśnie no, na użytek jakichś wewnętrznych gierek my jesteśmy tak traktowani. No na to zgody być nie może i tutaj dobrze, że pan premier Mateusz Morawiecki leci do Brukseli, spotyka się właśnie z Jean-Claude Junckerem. Ja myślę, że takie argumenty również padną, aby po prostu tutaj Polska była traktowana bardzo poważnie. No bo czy Zachód chce tego, czy nie, jesteśmy coraz poważniejszym graczem na arenie międzynarodowej, z każdym rokiem będziemy coraz poważniejszym graczem, więc lepiej z nami dzisiaj się ułożyć i żyć dobrze, niż później iść na zwarcie niepotrzebne. A czy to dobrze, że premier Mateusz Morawiecki pojedzie już z nowym otwarciem, jeżeli chodzi właśnie o rząd, już będzie po rekonstrukcji, czy to właśnie jest też dobry moment, że tak na świeżo zaraz po rekonstrukcji do tego spotkania dojdzie, czy zdaniem pana posła może to w ogóle nie ma żadnego znaczenia? No raczej ma. Myślę, że ma znaczenie duże, bo to w końcu już będzie... Też proszę pamiętać, że to działa tak w dyplomacji, że często premier, jeśli rozmawia z liderami innych organizacji międzynarodowych albo państw, to później do załatwiania mniejszych projektów konkretnych, jakichś spraw, desygnuje konkretne osoby. No i teraz będzie już wiadomo, że te osoby są jakby... mają wszystkie pełnomocnictwa, aby te rozmowy prowadzić przez co najmniej jakieś tam miesiące, lata, a nie, że za tydzień być może zostanie ta osoba zmieniona. Wtedy to powoduje, że te rozmowy są po prostu słabsze. Ale to też pokazuje bardzo dobrze pracowitość premiera Morawieckiego. Ja dużo o niej słyszałem, że jest bardzo pracowitą osobą. To widać po jego sukcesach życiowych i proszę zobaczyć, no, praktycznie żadnych odpoczynków, tylko Węgry, rekonstrukcja od razu, Bruksela i tak dalej. No to jest bardzo dobrze. No, Polska tutaj potrzebuje ciężkiej pracy. Polska ciężkiej pracy potrzebuje. Polska potrzebuje planu. No i jest polityk, który taki plan ma. Plan sygnowany też nazwiskiem tego polityka. Polityka, który zdaje się już
z polityką niewiele chyba ma wspólnego. Nie wiem, jak to ująć. Ryszard Petru, plan Petru, wczoraj zaprezentowany przez samego Ryszarda Petru. Cały czas Petru, była Nowoczesna Ryszarda Petru, już jej nie ma, teraz jest plan Petru. Jak pan poseł ocenia ten pomysł? To wystąpienie, to prezentację tego stowarzyszenia, tego planu Petru. No i ja myślę, że tutaj ucho prezesa i pan Górski może czuć się zagrożony troszeczkę, bo w polskiej polityce ma konkurencję kabaretową w postaci pana Petru. Pan Petru jest dla mnie bardzo dobrym kabareciarzem przede wszystkim. Rozbawia, rozśmiesza internet, publikę polską, tak? No, pod tym kątem nas to cieszy. Zawsze wnosi troszeczkę uśmiechu takiego do polskiej polityki. Jest zabawnie dzięki temu. No a mówiąc tu już bardzo konkretnie, no to jednak jest dalej śmieszne, no bo człowiek, który w polskiej polityce w ostatnich 2 latach przegrał wszystko, co mógł praktycznie, tak? Wchodził do Sejmu jako nowa jakość, tak zwana, tam nie wiadomo, wszystko stworzona przez tych Balcerowiczów i tak dalej. Nowa jakość, tak? Polskiej polityki. Po roku tam miał sondaże napompowane na poziomie 15%, nawet do 20 kilku dochodziły, przypominam. No a dzisiaj jest w takim miejscu, że sondaże Nowoczesne są na poziomie progu wyborczego praktycznie. On sam stracił władzę w Nowoczesnej. Nowoczesna już nie jest Ryszarda Petru, tylko po prostu Nowoczesna. Zmienili mu nazwę. Wypchnęli go praktycznie na margines w partii, którą sam założył. No i dzisiaj wychodzi Butnie, mówi, że on będzie takim jednoczycielem opozycji. No to jest bardzo śmieszne i bardzo niepoważne. Ja myślę, że posłowie innych ugrupowań, tych opozycyjnych również, no mają po prostu taki śmiech z niego, tak? No, nie traktują go poważnie. Tym bardziej, że wychodzi sam, ale tutaj też takie pytanie się pojawia, no bo będąc przywódcą, przewodniczącym partii, założycielem partii, mając właśnie sondaże na poziomie 20% poparcia w społeczeństwie, no i będąc tym liderem, który się pokazuje, popełniając błędy, widzimy, że te sondaże spadają. No to gdzieś pojawia się w głowie myśl, a może niepotrzebnie ja tutaj na tym piedestale jestem, może powinienem się wycofać gdzieś tam z cienia, zarządzać całą partią, dać innym ludziom, którzy no, nie będą takich gaf popełniali jak ja, właśnie prezentować się czy w telewizji, czy na konferencjach prasowych. U Ryszarda Petru takiej myśli kompletnie nie było. Przegrał wszystko, co mógł w Nowoczesnej, tak się wydaje. No i teraz wychodzi z kolejnym pomysłem, z pomysłem znowu sygnowanym jego nazwiskiem i znowu jest próba pokazania, że to ja znowu będę jakimś liderem, że to ja będę jednoczył opozycję, no gdzie wydaje się, że nazwisko właśnie Petru już nikogo nie zjednoczy i też nie wpłynie w żaden sposób na opinię społeczną, bo po prostu wydaje się, że społeczeństwo Ryszarda Petru i tych powiedzmy śmiesznych zachowań, jeżeli chodzi o politykę ze strony właśnie Ryszarda Petru, ma dosyć. No tak, no zdecydowanie ma dosyć, ale wbrew pozorom to też no, jest też takie powiedzenie, że rząd Zjednoczonej Prawicy może tego przegrać sam ze sobą i to się czasami chyba potwierdza chociażby w tylko takich sytuacjach. Tylko czy to dobrze, czy tak? Źle? Bo ja się czasem zastanawiam. Wie pan co, panie i dobrze, i źle. I z jednej strony oczywiście dobrze, że nie mamy bardzo silnej, totalnej opozycji antypolskiej, tak, która miałaby takie wskaźniki podobne do Prawa i Sprawiedliwości, to jest jasne. Z drugiej ze strony to źle, bo każdy, ja mówię, no nikt nie jest panem Bogiem na ziemi, każdy potrzebuje racjonalnej krytyki merytorycznej i jeżeli w państwie nie ma silnej takiej merytorycznej, konstruktywnej opozycji, no to powoduje często takie no, różne negatywne zjawiska dla państwa, tak? Ja myślę, że konkludując, pana Petru pewnie już nie będziemy za 2 lata oglądać w polskiej polityce. No, na jego miejsce w ogóle bym z kraju wyjechał, tak? No bo tutaj to nie wiem, co będzie robił po prostu. Chyba kabaret mu zostanie. No i właśnie, Ryszard Petru mówi też, że będzie jednoczył właśnie opozycję, na co zwrócił uwagę pan poseł, a dzisiaj rano z inicjatywy Platformy Obywatelskiej doszło do spotkania władz klubowych właśnie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Tematy rozmowy między innymi zmiany w kodeksie wyborczym, ustawa budżetowa na 2018 rok oraz wnioski o odwołanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Zostało utworzone wspólnie, taki wspólny koordynujący współpracę władz klubowych zespół między Platformą a Nowoczesną. Wcześniej mówiło się o prezydium wspólnym, to pomysł Grzegorza Schetyny. Wydaje się, że tutaj chyba nawet Grzegorz Schetyna ma dosyć Ryszarda Petru i zaczyna gdzieś szukać chyba współpracy już z Katarzyną Lubnauer. Całkiem jest to możliwe i pewnie powtórę, również zaczął się proces po prostu zjadania Nowoczesnej przez Platformę, tak? Typowej aneksji politycznej. Tak to wygląda w mojej opinii. Widać, że rzeczywiście już, zresztą ja to widzę tak, jak posłowie Nowoczesnej przybierają nogami. Oni się boją, panie doktorze, boją się po prostu, bo po pierwsze mamy wybory samorządowe, gdzie Nowoczesna samodzielnie być może nie ma szans nawet na sejmiki, tak? Może tam miałaby kilku pojedynczych radnych w państwie. A po drugie, no ci posłowie też się boją sami o siebie, także to będzie taka jednorazowa przygoda tylko w Sejmie dla nich. I wydaje mi się, że z biegiem czasu, jak te sondaże będą tak słabo wyglądały,
te kolejni posłowie będą naciskać wewnątrz na panią Lubnauer, aby wejść do Platformy, a jeśli to się nie ugnie, to po prostu sobie sami wyjdą i tyle. No właśnie, i co wtedy będzie? Jak będzie wyglądała scena polityczna z perspektywy pana posła bez Nowoczesnej na przykład? W mojej opinii w ogóle scena bardzo się będzie dualizować i będziemy mieli raczej dwa obozy, tak mi się wydaje, po wyborach samorządowych zwłaszcza już dwa obozy na polskiej scenie politycznej. Obóz Zjednoczonej Prawicy, ten biało-czerwony, tak, no i obóz tej opozycji takiej totalnej, antypolskiej, tak, tam gdzieś wspierany z zagranicy. No chociaż będzie czytelnie jasno, będzie wiadomo na kogo głosować, kogo wspierać, z kim współpracować, tak. Wiadomo, że dobra Polski lepiej Zjednoczoną Prawicą, natomiast no, dla dobra Junckera, Tuska, Timmermansa i obcego kapitału, no to zapraszam do Platformy wtedy. Ale być może jeszcze gdzieś, jeżeli chodzi o tych polityków, którzy działają na arenie międzynarodowej, na arenie Unii Europejskiej, to być może po spotkaniu też z premierem Mateuszem Morawieckim, przedstawieniu też argumentów przez premiera Mateusza Morawieckiego i nakreśleniu tej rzeczywistej sytuacji w naszym kraju, być może jeszcze coś się zmieni, tym bardziej, że właśnie pan Juncker gdzieś daje takie sygnały, że nie chce chyba tego konfliktu zaostrzać. No to byłoby bardzo dobre, to jeżeli pan premier Mateusz Morawiecki przekona przynajmniej do złagodzenia stanowiska pana Junckera, to będzie duży sukces i wówczas rzeczywiście lepiej będzie, jeśli rząd polski będzie starał się porozumieć z Brukselą, bo to po pierwsze będzie dobre dla naszego państwa po prostu, po drugie to będzie odbierać kolejny tlen dla opozycji totalnej, która stara się przedstawić Polskę jako kraj wyalienowany, ale to czekamy na te efekty rozmów, jeszcze też to ciężko ocenić, nie ma też co za bardzo tutaj popadać taki od razu hura optymizm z góry, że wszystko będzie dzisiaj załatwione, bo nic się nie załatwia w jedno spotkanie, tak, ale jeśli będzie nawet mały krok do przodu, nawiązanie jakichś relacji, więzi, tak, no to tu już jest dużo, bo to jest pole do wypracowania większego kompromisu. Ale reasumując, wydaje się, że dzisiejszy dzień, biorąc pod uwagę właśnie rekonstrukcję rządu i wizytę, czy spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Komisji Europejskiej, to będzie ważny dzień dla Polski w kontekście tej przyszłości, najbliższych dni, tygodni, miesięcy, a być może i lat. Tak, zdecydowanie to jest dzisiaj jeden z najważniejszych dni w polskiej polityce w ostatnich latach na pewno. Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za wizytę w studiu i wiem, że teraz już prosto do Sejmu. Tak jest. Życzę zatem wszystkiego dobrego, dobrego dnia, no i oczywiście tego dnia w oczekiwaniu do godziny 12 na zmiany w rekonstrukcji rządu. Drodzy państwo, my wracamy do państwa po przerwie z kolejną rozmową, z rozmową dotyczącą ponownie właśnie spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z Jean-Claude'em Junckerem, z Fransem Timmermansem, przedstawicielami Komisji Europejskiej. To wszystko już po przerwie.